Witamy, drodzy Państwo, bardzo serdecznie w wrześniowe, piękne popołudnie. Tym webinarium, tym spotkaniem, które zaczynamy w tym roku, rozpoczynamy 36. Babiogórską jesień, która będzie wyjątkowa z dwóch powodów. Po pierwsze, z racji epidemii nie będziemy się mogli pewnie z mnóstwem Państwa spotkać na żywo i będziemy się spotykać właśnie tak jak dzisiaj w przestrzeni wirtualnej. A po drugie, milszy znacznie powód, dla którego ta Babiogórska jesień będzie bardzo wyjątkowa, jest taki, że całym festiwalem rządzić będą kobiety. My jesteśmy tutaj dwie i już dzisiaj zabieramy troszkę sceny festiwalowej dla siebie. Drodzy Państwo, 36. Babiogórska jesień poświęcona kobietom u stóp Babiej Góry, która zresztą kobietą również jest. Jako góra święta, wyjątkowa, która wpływa na tutejsze kobiety, które dokładnie tak samo jak ona są zmienne. Czasem spokojne, czasem dostojne, ale też kapryśne, dynamiczne. Drodzy Państwo, Babiogórska jesień, jak co roku, w tym roku także dofinansowana jest dzięki Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które też zgodziło się na to, że wiele festiwalowych rzeczy przenosimy do sieci, żeby móc się z Państwem spotkać. Postaraliśmy się wykorzystać to medium, jakim jest internet, do tego, żeby wielu z Państwa, którzy nie mogliby z różnych względów być z nami na festiwalu, czy to ze względów zdrowotnych, czy też komunikacyjnych, możecie się spotkać z nami właśnie poprzez kamerę, poprzez internet. Kobiety w tym roku rządzą. Oczywiście przy różnych wydarzeniach, będą wystawy, będzie piękny mural, który się już tworzy w Centrum Zawoi, którego bohaterką też jest kobieta wyjątkowa, malarka Dorota Lampart. Będą także konferencja naukowa, będzie poświęcona kobietom Babiej Góry, Beskidów i Karpat. A dzisiaj, drodzy Państwo, zaczynamy właśnie tym webinarium dużo wcześniej. Babiogórska jesień zazwyczaj trwa 3 dni, w tym roku zaczynamy wcześniej. I razem z bardzo wyjątkową, cudowną kobietą, ciepłą, z ogromnym doświadczeniem, z ogromną wiedzą, mamą, babcią, Barbarą Rosiek, etnografem z Muzeum Miejskiego w Żywcu. Będziemy właśnie rozmawiać wspólnie, zastanawiać się nad tym, jak rola kobiety zmieniła się na przestrzeni wieków, od tej roli tradycyjnej po czasy dzisiejsze. Spotkałyśmy się z Basią jakiś czas temu, no i właśnie zaczęłyśmy sobie spokojnie i na luzie rozmawiać o tym, jak kobieta wyglądała w kulturze tradycyjnej, jaka tam była jej rola, jak to się zmieniło i czy na pewno wszystko się zmieniło, jak ewoluowała postać kobiety na przestrzeni wieków. No i postanowiłyśmy dzisiaj z Państwem się tymi naszymi wnioskami po prostu podzielić. Mamy nadzieję, że Państwo znajdą gdzieś tam też siebie w tych naszych opowieściach. Może Was zainspirujemy, może dostarczymy jakichś fajnych informacji, jakiejś dobrej energii poprzez to, ale zapraszamy również panów. To nie tak, że tylko będziemy kobiety i kobiety, bo oczywiście, żeby harmonia na świecie zaistniała, to jakiś męski pierwiastek również się w naszych opowieściach pojawi, jak również w całej Babiogórskiej jesieni. Drodzy Państwo, kobietami się zajmujemy, bo o mężczyznach mówi się sporo. Mężczyźni przez wiele wieków mieli dostęp do edukacji, mogli tworzyć, mogli się uczyć, mogli zaistnieć, a kobiety bardzo często zostawały gdzieś z tyłu, były niewidzialne, niesłyszalne, miały nałożone ściśle określone role, których miały się trzymać i jakby każda próba wyrwania się z ciasnych bądź co bądź schematów i granic spotykała się z ogromną krytyką. Jak sobie z tym kobiety radziły, jak sobie radzą dzisiaj, będziemy się z Państwem dzielić. Zapraszamy serdecznie na webinarium Rola kobiety w kulturze ludowej. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie i cieszę się, że możemy się razem z Reginą podzielić tym, co w trakcie naszej rozmowy pojawiło się jako ważne. Przygotowałyśmy również propozycję zdjęć, żebyście mogli Państwo zobaczyć, jak to kiedyś ten świat, z którego no my też wyłaniamy się, bo gdyby nie nasi rodzice, nie nasi dziadowie, nas by tu dzisiaj nie było,
Więc jest to jakieś nasze źródło naszej osobowości. I te stare zdjęcia, ja myślę, że wiele też mają do przekazania informacji na temat miejsca i roli kobiety. I może rozpoczniemy właśnie od pierwszego zdjęcia, które proponujemy, które pokazuje nam moją parafię w Cięcinie w okresie międzywojennym. I jeżeli Państwo wpatrzycie się dobrze, to na pierwszym planie widzimy mężczyzn, a za nimi widzimy białe chustki na głowach kobiet. Widzimy dwa światy. Widzimy dualność świata, w którym żyli nasi przodkowie. Świat kobiet i świat mężczyzn. Jak te światy miały się do siebie? Czy one się dopełniały, czy one się nie dopełniały? Jak to przekłada się na nasze dzisiejsze życie? To właśnie spróbujemy pokazać. Co jest takie bardzo istotne, od czego proponuję, żebyśmy zaczęły, to, że mężczyzna i kobieta tworzą wspólną przestrzeń, tworzą przestrzeń domostwa, tworzą rodzinę, ale coś, co jest ważne, ja myślę, że zawsze tak było, to fakt, że tą przestrzeń wspólnie stworzoną wypełniały i wypełniają do dzisiaj kobiety. To właśnie naszą rolą jest bycie w tej przestrzeni i wypełnienie tej przestrzeni sobą. Natomiast rolą mężczyzn było i jest ochrona tej przestrzeni, dbałość o to, żeby dostarczyć kobiecie wszystko, co jest potrzebne, aby rodzina mogła żyć, zabezpieczenie. To są takie podstawowe może role, ale one przypuszczam, że były zawsze i bez względu na to, jak dzisiaj się układa nasze życie, nasze partnerstwo, to te role zostały. Ten przywilej dla nas wypełniania przestrzeni i dla mężczyzn ochrony właśnie nas i rodziny i dzieci pozostał. Dwie przestrzenie, przestrzeń kobieca i przestrzeń męska, one są różne, one się dopełniają. I chciałabym Państwu tutaj kilka takich najważniejszych może aspektów tej przestrzeni i kobiecej i męskiej przybliżyć po to, żebyśmy potem łatwiej mogli zrozumieć, o czym mówimy w tradycji naszej kulturowej. W przestrzeni kobiet widzimy jedność, widzimy współpracę. Kobiety zawsze właśnie czuły jedność z innymi, współdziałały ze sobą. Świat energii męskiej charakteryzuje oddzielenie. Charakteryzuje konkurencja, rywalizacja. Kobiety z reguły są bardziej pasywne. Kobiety po prostu są. Ważne było to, żeby być. A aktywność przede wszystkim przejawiali mężczyźni. Aktywni, działający. Kobiety są bardziej akceptujące. Mężczyźni są bardziej wymagający, bardziej może stanowczy. Kobiety bardziej działają intuicyjnie, bardziej odczuwają. Mężczyźni bardziej myślą, używają może bardziej właśnie tego logicznego aspektu naszego umysłu. Kobiety są miękkie, delikatne, czułe. Mężczyźni przejawiają, ta energia męska przejawia się poprzez większy dystans, taką może większą sztywność. Kobiety bardziej współdziałają w kontekście partnerstwa, natomiast mężczyźni bardziej w takim aspekcie dominacji. Jeżeli przyjrzymy się tym cechom energii żeńskiej, energii męskiej, wszyscy te aspekty mamy w sobie, i kobiety, i mężczyźni. Ale możemy z nich, one nie są ani dobre, ani złe, są po prostu neutralne. Możemy z nich korzystać my z męskich cech, mężczyźni z kobiecych cech, po to, żeby się realizować w życiu, bo gdyby matka w przeszłości, mimo że była bardzo akceptująca, nie była stanowcza, nie byłaby w stanie przygotować na przykład córki do tego, co potem jako dorosła kobieta w życiu powinna wykonywać. Więc te cechy, one może charakteryzują właśnie te energie, które my przejawiamy, ale to nie znaczy, że w nas nie ma pierwiastka męskiego, a w mężczyznach nie ma pierwiastka kobiecego. Tak, myślę, Basiu, też to, o czym mówisz na dzisiaj, zresztą często się używa takiego sformułowania, że jakaś kobieta jest taka właśnie bardzo męska, z kolei mężczyzna jest
taki bardziej kobiecy. I dzisiaj chyba u obu płci jest taka jednak tendencja do tego, żeby to akceptować właśnie i rozumieć. A dawniej w przeszłości no nie było to dobrze widziane, kiedy mężczyzna uronił łzę. Tak, absolutnie. Mężczyzna nigdy nie płacze. Tak, mężczyzna nigdy nie płacze, więc ja sobie myślę, że poprzez te rzeczywiście kobieta i mężczyzna reprezentują takie dwa światy, trochę natury, rozumu, serca, też cywilizację. I z jednej strony dobrze jest być takim osadzonym w tym, co gdzieś do mnie należy, co jest mi właściwe, ale z drugiej strony myślę sobie, że obie, i mężczyźni, i kobiety, obie płcie w pewnym momencie, jeżeli nie zachowa się takiej zdrowej harmonii, to mogą na tym cierpieć po prostu, bo rzeczywiście to co mówimy, że mężczyźnie nie wypada płakać, a kobieta z kolei właśnie zawsze ma być uległa. Uległa, krucha i delikatna. Tak, dzisiaj rzeczywiście widzimy akceptację i u mężczyzn, i u kobiet tych cech, które wcześniej no, nie były dopuszczane, co nie znaczy, że mężczyźni nie byli wrażliwi, że kobiety nie były silne, tylko tego się publicznie przynajmniej nie okazywało. I teraz spróbujmy popatrzeć, poproszę o drugie zdjęcie, spróbujmy popatrzeć na rolę kobiet właśnie w tej naszej tradycji ludowej. Mamy piękne zdjęcie kobiet przed kościołem, również w mojej macierzystej parafii z okresu międzywojennego, z Cięciny, gdzie widzimy kobiety w różnym wieku razem z dziećmi. Jaka była ta najbardziej taka typowa rola kobiety? Tych w kulturze możemy znaleźć wiele, natomiast w tradycji ludowej kobieta była przede wszystkim matką i była przede wszystkim gospodynią. To były dwie najważniejsze role, poprzez które ona była postrzegana w swojej społeczności i poprzez które była akceptowana lub nie. Jeżeli spełniła się jako matka, jako gospodyni, to była taką pełnowartościową obywatelką, członkinią właśnie tej swojej społeczności lokalnej. Dlaczego te dwie role? Spróbujmy na to popatrzeć właśnie poprzez pryzmat rodziny, bo nie da się inaczej. Nie zrozumiemy tego, jeżeli nie przyjrzymy się, jak wyglądała tradycyjna rodzina. Jak to było w przeszłości? Możemy dzisiejszym językiem powiedzieć tak, że rodzina tradycyjna była taką formą przedsiębiorstwa, dzisiejszym językiem mówiąc, tak? Przedsiębiorstwa rodowego, rodzinnego, którego zadaniem było zapewnienie wszystkim członkom rodziny przeżycia, bytu. Czy była możliwość życia pojedynczo? Praktycznie nie było takiej możliwości, dlatego że utrzymywali się wszyscy z tego, co w gospodarstwie wyprodukowano, stąd każdy w tej rodzinie miał podstawowe swoje zadania, obowiązki bez względu na wiek, już od dziecka poczynając, aż po seniorów kończąc. I takie samodzielne, pojedyncze bytowanie nie było realne, ponieważ było tyle prac do wykonania, żeby utrzymać siebie chociażby, prawda? Nie było możliwości zarabiania pieniędzy. Kobiety, zwłaszcza kobiety na wsi, nie miały takiej możliwości. Jeżeli były z wielodzietnych rodzin, wysyłano je na służbę, to w zasadzie dopiero w okresie międzywojennym za tą służbę pojawiały się jakieś pieniądze. Wcześniej to były dary natury, płody natury, które pozwalały przeżyć. Dlatego życie w pojedynkę raczej było niemożliwe. Stąd funkcjonowano w systemie, w wielopokoleniowej i wieloosobowej rodzinie, gdzie prawo do konsumpcji zależne było od tego, ile się wniosło na rzecz, no tak to było, na rzecz działania, na rzecz funkcjonowania rodziny. Stąd tak ważna była właśnie rola kobiety, która tutaj, o tym sobie za moment też powiemy, miała bardzo dużo zadań do spełnienia. Ale jeszcze patrząc na tą rodzinę, musimy zdać sobie sprawę z tego, że była to rodzina patriarchalna,
My dzisiaj od patriarchatu odchodzimy i myślę, że będzie jeszcze moment taki w naszej dzisiejszej rozmowie, żeby kilka słów na ten temat powiedzieć. Natomiast wywodzimy się z rodzin absolutnie patriarchalnych. To jest wiele, wiele pokoleń funkcjonowania w patriarchacie. I co to oznaczało, że jesteśmy w rodzinach patriarchalnych? Oznaczało to, że głową rodziny jest mężczyzna lub najstarsze pokolenie. I oni skupiają w swoich rękach bardzo wiele kompetencji. Oni decydują o wszystkim. I najczęściej to właśnie mężczyzna był tym, który decydował o wszystkim. Młodsze pokolenia absolutnie słuchały, nie dyskutowały z wyborami, nie było dyskusji z wyborami ojca. Nawet dzieci, które miały po 40 lat, miały swoje dzieci już, jeżeli nie przejęły jeszcze gospodarstwa, słuchały. Słuchały decyzji ojca, który nieraz mówił, jak będziesz rządził, to sobie wprowadzisz, to sobie zmienisz, a teraz ja decyduję. I ma być tak, jak ja uważam. Więc było to posłuszeństwo. Zatem też szła zachowawczość, prawda? Nie było takich możliwości zmian, wprowadzania zmian, jak dzisiaj chociażby, jak mamy współcześnie. Ale to, co było dla kobiet bardzo, ja myślę, że trudne, to było postrzeganie kobiety poprzez mężczyznę. Takie bezpośrednie określanie, zetknęliśmy się z tym wszyscy, ja się z tym też zetknęłam w moim i nie tylko dzieciństwie. Urodziłam się na granicy czasu, tak mówię, na granicy czasu, kiedy jeszcze można było bardzo wiele schematów, bardzo wiele wzorców, zachowań obserwować, zarejestrować. I ja to widziałam i też się z tym zetknęłam w moich rodach, z których pochodzę, a potem wszystko zaczęło się zmieniać. Bardzo powszechne było postrzeganie kobiety przez mężczyznę, czyli nieważne było, jak ja mam na imię. Ważne było, czyją jestem córką i to nie chodziło o moją matkę, tylko że jestem Stasiowe dziewczę. To było ważne. Dokładnie, dokładnie. A to jest Stasiowo baba. Tak, więc poprzez mężczyznę określano kobietę i może to było tak powszechne, że nie zwracaliśmy na to większej uwagi, ale to, co było trudne dla kobiet, to było w patriarchacie to, że kobieta została zdominowana przez mężczyzn, którzy mieli w swoich kompetencjach prawo kontrolowania, absolutnej kontroli kobiet i dzieci i mieli prawo wyciągania sankcji karnych, w tym też fizycznych, prawda, i wobec dzieci, i wobec kobiet. Więc to było w bardzo wielu przypadkach trudne. Nie znaczy to, że były rodziny tylko i wyłącznie takie, gdzie kobiety czuły, prawda, ten ciężar właśnie, że są pod presją męża, bo bywały też kobiety, które potrafiły sobie świetnie w tym patriarchacie radzić i mówi się, że kobieta jest tą szyją, tak, ta, która dzięki której może się poruszać głowa. I jak to wyglądało? Gospodarstwem zarządzał ojciec i mógł tylko i wyłącznie on zarządzać, wszyscy się podporządkowywali, ale mogło być tak, że gospodarstwem zarządzali razem z żoną, prawda? Wspólnie podejmowali decyzje, czy nawet bywało odwrotnie, że mężczyzna był słaby w tym temacie i robiła to kobieta, ale co było ważne, nigdy nie pokazywano tego na zewnątrz, nigdy. Ustalano na przykład różne wspólne sprawy i obwieszczał w domu, rodzinie i obwieszczał społeczności lokalnej decyzję mężczyzna, a kobieta i tak wiedziała swoje. Właśnie o tym chciałam powiedzieć, tak, że kobiety bardzo często, i to też jest taka pewna umiejętność, zresztą mówi się, że w domu kobieta trzyma trzy węgły, a gospodarz tak, tylko jeden. Natomiast rzeczywiście ja się też z tym zetknęłam, kiedy tam czy babcia, czy nawet moja mama gdzieś bardzo często mówiły, że to sztuką jest to, żeby kobieta mając swój pomysł,
przekonała mężczyznę, że pomysł jest jego. Tak. On miał satysfakcję, że rzeczywiście wymyślił i wprowadza to w życie, a ona miała przekonanie, że to, co sobie wymyśliła, będzie wprowadzone w czyn i nie rodziło to konfliktu. Tak, tylko takim naturalnym sposobem kobieta po prostu mężczyznę gdzieś do wspólnych, no, tak naprawdę korzyści przekonała. Tak, tak. Dlaczego? Dlatego, że nie walczyła z nim. Nie wprowadzała w relacji z mężczyzną tej męskiej energii walki, tylko swoim ciepłem, swoją intuicją próbowała go przekonać do swoich racji, prawda? W momencie, jak zaczynamy walczyć, to walczymy i możemy wywalczyć, ale nie do końca może to mieć potem przełożenie pozytywne na dalsze nasze relacje. Natomiast kobieta właśnie z tej przestrzeni kobiecej, tak, z tej łagodności, z tej cierpliwości, o, to jest też bardzo właśnie taka piękna cecha kobieca, prawda? Zrozumienia działała, tak, i to było ważne. Ale jeszcze coś, co kojarzy mi się ważnego, co do dzisiaj przejawia się w naszej kobiecości, w trudnych relacjach, w rodzinach patriarchalnych, czy w tym systemie patriarchalnym, kobieta miała niską samoocenę. Nie czuła się dowartościowana. Często tak bywało. I żeby poczuć się wartościową, żeby poczuć swoją wartość, swoją moc, chciała zasłużyć na uwagę, chciała zasłużyć na uczucie, chciała zasłużyć na miłość, że ona jest tak samo ważna, równowarta, prawda? I co robiłyśmy kobiety, nawet jeszcze i teraz współcześnie? Brałyśmy na swoje ramiona, ponad nasze możliwości, całą masę różnych obowiązków, właśnie po to, żeby zwrócić uwagę na siebie. Więc zajmowałyśmy się nie tylko tym, co przynależało do przestrzeni kobiet, o czym za moment powiemy, ale brałyśmy te role, które przynależne były do mężczyzn, brałyśmy sprawy matki, sprawy sióstr, sprawy rodzinne, rodowe. Niosłyśmy na naszych barkach bardzo wiele. Aż w końcu przestawałyśmy mieć siłę, żeby to nieść, prawda? Dlatego, że czułyśmy się niekochane. Czułyśmy się jako bardziej takie, jak to powiedzieć, żeby nikogo nie urazić, bardziej wypełniające swoje zadania, a nie współdziałające. Tak też właśnie taką konsekwencją tej przestrzeni patriarchalnej, z której wychodzimy, było. I takie dzisiejsze właśnie sytuacje, które Ja to rejestruję też w moim środowisku, jak słyszę, że wrzuciłam węgiel do piwnicy. A czemu nie poprosiłaś o to męża, prawda? No myślałam, że się domyśli, że powinien to zrobić, prawda? Ale mąż w tym momencie robił coś innego i on by to na pewno potem zrobił, bo zdawał sobie sprawę z tego, że to do niego należy. Natomiast my chciałyśmy pokazać, że jesteśmy silne, że my damy radę. Tak. Ale właśnie jeszcze jedna rzecz mi się skojarzyła, dlaczego my jesteśmy takie silne. Jest też taki wzorzec matki Polki. Tak. I to jest bardzo mocny wzorzec. I ten wzorzec ma bardzo ścisłe połączenie z wydarzeniami historycznymi, czyli z wojnami. Po prostu tak się działo w naszej historii, że mężczyźni byli na wojnach, wracali lub nie wracali z tej wojny. Były powstania, znamy tą naszą historię. Kobiety zostawały z gospodarstwami, z rodziną, z dziećmi same. I rzeczywiście musiały wziąć na swoje plecy wszystkie obowiązki. I swoje obowiązki, i obowiązki mężczyzn, bo ich po prostu nie było, prawda? Zostali chłopcy. Reszta była zajęta zupełnie innymi, mężczyzn zupełnie innymi sprawami. I stąd też my dzisiaj chcemy być takie dalej, matki Polki, dźwigając wszystko, jeszcze pracę zawodową, prawda? I jeszcze chciałybyśmy w tym znaleźć przestrzeń na to, co nam w duszy gra i przestrzeń właśnie na to, żeby odpocząć, żeby spotkać się z koleżankami i tak dalej. I czasami to przerasta nasze możliwości, ponieważ za dużo chcemy, za dużo bierzemy naraz
I to, to jest taka refleksja, która powinna nas motywować do wyboru, prawda? Co jest moje, co mi w duszy gra, co jest moją rolą dzisiejszą, co jest pierwszoplanową rolą, a co jest drugoplanową, a z czego mogę zrezygnować. Tak, bo wiele się zmienia i możemy też z wielu naszych zajęć rezygnować. Ja myślę, Basiu, że tak, jeszcze to, o czym powiedziałaś, że bierzemy na siebie dużo. Ja myślę, że teraz to też się rzeczywiście zmienia w takim świecie zawodowym, ale dawniej, jeszcze kilka lat temu w zasadzie, bardzo głośno mówiło się o tym, że kobiety na tym samym stanowisku wypełniające te same obowiązki zarabiały mniej od mężczyzn. I to gdzieś napędził się taki wyścig, że ja muszę pokazać, że potrafię to samo co mężczyzna, żeby zasłużyć już teraz nie na uwagę, tylko zasłużyć na tą samą, na te same pieniądze, tak. na to samo wynagrodzenie. A jeszcze druga rzecz, teraz jakby w drugą stronę, właśnie to, o czym mówisz, że matka Polka, że kobiety zostawały same, bo mężczyźni szli na wojnę. Mnie ostatnio naszła taka refleksja, też czytając książkę, czytałam o tym, że właśnie kobiety i dzieci, że szkoda było, bo ginęły kobiety i dzieci. Pomyślałam sobie, no mężczyźni też, i jakby zawsze gdzieś opisując różne tragiczne wydarzenia, najbardziej zwraca się uwagę właśnie na to, że kobiety i dzieci, no mężczyzn żal tak samo, więc ja myślę, bo każde życie jest cenne, każdy człowiek jest tak samo cenny, tak samo wartościowy i tu z kolei taki ukłon w stronę mężczyzn, rzeczywiście walczących za różne rzeczy, jakby trochę w takim kontekście ich życie jakby przestawało w pewnym momencie być tak samo wartościowe, bo żałuje się kobiet, żałuje się dzieci, żałuje się osób starszych, no a mężczyzn tak samo. Tak, tak, no mieli zupełnie inne zadania, tak, właśnie wynikające z wydarzeń, które się działy. Ale wracając teraz do naszych rodzin, góralskich, właśnie, do tej naszej przestrzeni kultury ludowej. Przyjrzyjmy się właśnie mężczyznom króciuteńko i szerzej właśnie kobietom i ich zadaniom, ich rolom. Czym zajmowali się mężczyźni? Mężczyzna jest dla mnie w tradycji ludowej takim synonimem wiedzy i siły. Mężczyzna był tym, który mógł się z domu oddalić, mógł pracować daleko w lesie, w polu, mógł zajmować się różnymi sprawami gospodarczymi na zewnątrz, ale też sprawami politycznymi, lokalnej społeczności i tak dalej. On był tym, który wychodził i przynosił ze świata wiedzę. Tak, przynosił wiedzę. Potrzebował siły, ponieważ wykonywał bardzo ciężkie prace w gospodarstwie. Zajmował się między innymi końmi, orką, sianiem. Zawsze siali mężczyźni, ale ponieważ zniknęli w którymś momencie na wojnach, zaczęły siać ziarno w ziemię kobiety. Ale to był przywilej mężczyzny, prawda? On zasiewa ziarno życia, a kobieta potem zajmuje się tym, co z tego wyrasta. Mężczyzna grał. Dzisiaj grają w zespołach ludowych dziewczęta. To było w przeszłości nie do pomyślenia, żeby dziewczyna była muzykantem. Nawet jak ojciec był muzykantem i grał, w domu był instrument, ona mogła się przy nim nauczyć grać i mogła w domu zagrać. Natomiast nigdy nie była muzykantem, dlatego że muzykant grając, nie było go w domu kilka dni czasami, jak wesele trwało dłużej niż 2-3 dni, czy grał w karczmie. Tam była taka przestrzeń, gdzie była zabawa, gdzie był alkohol. To w żadnym wypadku nie było miejsce dla dziewczyny. To nie było miejsce dla kobiety. Żaden mąż nie puściłby swojej żony, żeby szła grać do karczmy. No nie. A poza tym jej by to do głowy nie przyszło, ponieważ miała w domu dzieci, prawda? Że mogłaby odejść z tej swojej przestrzeni domostwa. Więc były takie zadania męskie, które skutkowały tym, że mężczyzna wykonywał prace, które wymagały siły, ale w momencie jak wracał do domu, odpoczywał. On przynosił wiedzę, a kobieta tą wiedzę
transformowała na możliwości, prawda? Zależy od tego, no, czego dotyczyły te informacje, które mąż przyniósł. Czyli mężczyzna to wiedza i siła, a kobieta dla mnie przemawia mocno w kontekście mądrości i mocy. Tak, kobieta miała mądrość, tą życiową mądrość, którą czuła, którą odziedziczała po swoich przodkiniach, i ta mądrość dawała jej moc, moc działania. Kobieta, tak jest zresztą do dzisiaj, była dyspozycyjna 24 godziny na dobę i jej praca też wymagała siły zawsze, ale musiała tą siłę rozkładać na całą dobę. Zajmowała się oczywiście wychowaniem dzieci, macierzyństwo to była jej podstawowa rola, ale również prowadzeniem gospodarstwa domowego, gospodarstwa hodowlanego, to ona zajmowała się krowami, ona doiła, nie mężczyzna. On wrócił po tych wielu godzinach ciężkiej pracy i nie poszedł podoić krowy, nawet jak jego żona leżała w połogu. To wtedy robiły to matka, teściowa, robiły sąsiadki, czy nawet babka akuszerka zastępowała wtedy kobietę właśnie w jej obowiązkach. To były przypisane do kobiety obowiązki. I kobieta miała pod swoimi skrzydłami dzieci, wychowywała, opiekowała się nimi, chłopcami mniej więcej do wieku 7 lat, potem oni już bardziej byli pod opieką ojców, przygotowywali się do ról, które będą jako dorośli mężczyźni pełnić, natomiast pod opieką matki zostawiały dziewczęta i matka przygotowywała je do tego, co będą robiły, jak założą swoją rodzinę, czyli musiały posiąść wiele umiejętności takich, które pozwoliły wyżywić rodzinę na bazie tego, co w gospodarstwie urosło, ponieważ to nie były gotowe produkty, nie były kupowane produkty i płody rolne, tylko wszystko było zebrane z własnego gospodarstwa i z najbliższego tak otoczenia i przetwarzane. Mówimy, że to były proste, owszem, proste potrawy. Ale dzisiaj na przykład próbujemy piec chleb. I ile to jest zachodu z tym pieczeniem chleba, ile prób i błędów i zakalców, zanim nam się uda. A musimy wziąć pod uwagę, że to była podstawowa umiejętność, upieczenie chleba, żeby matka mogła wykarmić swoje potomstwo, swoją rodzinę. Musiała umieć piec chleb, a to nie była, to nie był przepis, nie było wagi, nie było piekarnika jeszcze podświetlonego, gdzie możemy czas nastawić, tylko to był piekarski chlebowy piec, gdzie metodą prób i błędów, doświadczeń babci, doświadczeń matki, ta sztuka pieczenia chleba była przekazana córce. To była sztuka, upiec chleb, więc to była, to jest przykład jednej z tych podstawowych umiejętności, których uczyła się córka przy matce, żeby zostać gospodynią. Co jeszcze ważnego musiała ubrać swoje potomstwo? Nie szła do sklepu po gotowe ubranka, tylko to ona szyła dla swoich dzieci proste, prawda? Proste koszulinki, proste oplecka. Uśnij, jest taka kołysanka, uśnij, że mi uśnij moje małe dziecko, a ja ci uszyję na rano oplecko, prawda? Tak, ona ubierała potomstwo, ona ubierała dzieci, a wcześniej jeszcze miała len do obrobienia. Więc tych obowiązków takich przyziemnych, bytowych miała kobieta wiele. I ja myślę, że moglibyśmy zobaczyć film, tak, film haftującej kobiety, która dzisiaj prezentuje nam właśnie to, co kiedyś każda kobieta na wsi potrafiła, czyli szycie, wyszywanie, a potem też próbowały haftowania. No, haftem już się zajmuję gdzieś z 20 lat. Pierwsze haftowałam takie, no, takie spokojne rzeczy nasze tutaj, a zaraziła mnie pani Janicka Krzywda. Ona mi pokazała wszystkie wzory i później haftowałam stroje góralskie i szyłam je. Zazwyczaj haftujemy gorseciki, spodnie, bluzeczki, męskie koszule. Haftuję motywy roślinne na strojach góralskich. No, w hafcie babiogórskim dominuje haft biały.
Przede wszystkim haft ażurowy, czyli dziureczki okrągłe przede wszystkim są w tych wzorach kwiatów. Teraz się szyje bardzo dużo strojów babiogórskich, gorsety, spódniczki, koszule. Nawet torby ty zrobił babiogórskie takie. Mówisz, Basiu, o tym, że kobieta to wiedza, moc. Rzeczywiście ta wiedza bardzo często była przekazywana, to już mądrość, też mówiliśmy o tym, czy mądrość, tak. Wiedza właśnie przekazywana z pokolenia na pokolenie i też zawsze właściwej osobie, żeby ktoś odpowiednio jej w życiu dalej używał. Ja tak sobie myślę, że kobiety dawniej rzeczywiście genialne, zresztą już o nich też powiedziałaś, że i akuszerki, prawda, i te gospodynie, ale powiedziałaś bardzo ciekawą rzecz i tak mi przyszło teraz do głowy, że mówisz o tym, że dziewczynki przy mamie, synowie przy tacie uczyli się ról. Bardzo ciekawe stwierdzenie, bo jakby nasuwa czasem taką myśl, że w takim razie człowiek przez całe życie gra jakąś rolę. No i w tym przypadku, ponieważ mówimy o tym, że te role jakby były z góry wyznaczone przez społeczeństwo, ja się tak teraz zastanawiam, że jakby rzeczywiście nie było miejsca na swoje ambicje, na swoje marzenia, trzeba było grać przez całe życie rolę. Czy koniecznie się ktoś w niej spełniał, czy nie, to ją grał. Tak, ale też musimy wziąć pod uwagę, że to były społeczności zamknięte. Tak, nie było takiej możliwości migracji, otwartości, możliwości kontaktów na zewnątrz. Życie toczyło się w swoim środowisku lokalnym, gdzie właśnie takie, a nie inne role były potrzebne, żeby można było funkcjonować. To już w okresie międzywojennym zaczynało się zmieniać, przed wojną nawet bardzo się już zmieniało, a po II wojnie światowej widzieliśmy zupełnie inne sytuacje, ale to związane też było z otwartością, zupełnie innymi realiami życia. Natomiast model, o którym mówimy, dotyczy społeczności zamkniętej, właśnie takiej społeczności, która realizowała wszystkie swoje potrzeby w tym swoim macierzystym środowisku i w kontekście rodziny, bo rodzina oprócz tego, że miała tą podstawową funkcję gospodarczą związaną z zapewnieniem bytu, gdzie kobieta realizowała się jako gospodyni, rodzina miała drugą podstawową funkcję prokreacyjną, czyli rodzenie potomstwa. Po to, żeby byli następni, którzy mogą pracować. Chodziło o to, żeby gospodarstwo mogło funkcjonować, żeby ród trwał. Jeżeli nie ma potomków, to co dalej, prawda? Jak my się zestarzejemy, co będzie dalej? To były te dwie podstawowe funkcje w rodzinie, funkcja gospodarcza i funkcja prokreacyjna. Jeszcze ważną taką funkcją rodziny była funkcja emocjonalna. Właśnie, co dzisiaj wielu młodym ludziom nie mieści się w głowie, że tak było, że nie okazywano sobie publicznie uczuć. Nie. Zwłaszcza w pokoleniu nastolatków, nawet jak tam były sentymenty pomiędzy dziewczynami i chłopakami, to było nie do pomyślenia, żeby oni publicznie się z tym afiszowali. Jeżeli byli już narzeczonymi, już zaklepane było, prawda, że tak powiem, ich małżeństwo, to tak, mogli się wspólnie pokazywać, ale dopóki nie zapadły decyzje o zawarciu związku małżeńskiego między nimi, to nie. Więc gdzie te emocje były okazywane? W domu, ale i tak bardzo, bardzo powściągliwie. Nie okazywano sobie tych emocji, tak jak my to dzisiaj robimy, ani względem dzieci, aż tak jak dziś, bardziej dzieci doglądano niż hołubiono i tulono i głaskano, bo nie było na to po prostu czasu. A tak samo pomiędzy małżonkami też nie było po prostu na to
to trudno mi powiedzieć, czy akceptacji. Nie było takiego wzorca, żeby to pokazywać, co nie znaczy właśnie coś cudnego, co do dnia dzisiejszego możemy zobaczyć w naszych rodach, co pozostało jako przejaw matczynej miłości, że matki nie kochały dzieci. Przejawem matczynej miłości było wykarmienie, więc jak matka gotowała, nawet jak to była bardzo prosta potrawa, bo nie stać ich było nawet na przednówku, na coś więcej niż na przykład wodzionkę, to wkładała w tą wodzionkę całe swoje serce. Matka wykarmiała nie tylko fizycznie, ale wykarmiała miłością. I to, co było ważne, jak była obfitość, a jedzże, czy jak ktoś przyszedł, prawda, czy jak dzieci już potem dorosłe odwiedzały rodziców, częstowano ich, a jedzże, i to jedzże widzimy do diś. Tak. I nieraz tak, nieraz nas to irytuje, że siedzimy przy stole i nie chcemy się już częstować, a matka nas namawia i zjedz. I teraz co się dzieje, jeżeli my nie zjemy? Matce jest po prostu przykro, tak jakbyśmy nie przyjęli jej serca, jej miłości, dokładnie. Spróbujmy na to tak popatrzeć, jak ktoś nas tak namawia do częstowania się, że to jest przejaw właśnie uczuć. W taki sposób, tak, właśnie w taki sposób, dając wicht, opierunek, opiekę, poczucie bezpieczeństwa. To było to przejawianie właśnie miłości, przejawianie troski. W rodzinie dzieci się uczyły, to była ta szkoła życia. Jeszcze moja babcia chodziła tylko 4 lata do szkoły, chciała więcej, ale nie było. Babcia się urodziła w XIX wieku. Nie było takiej możliwości, ale do szkoły szła dopiero wtedy, jak podoiła krowy, pomogła swojej matce w pracach. Dopiero mogła iść do szkoły i jak wracała, to najpierw musiała wykonać swoje obowiązki, a potem albo się jeszcze coś pouczyła, albo zasnęła. Tak to wyglądało, prawda? Więc edukacja życia. Nie wiedza była na pierwszym planie, tylko umiejętności praktyczne, które pozwolą człowiekowi przeżyć, pozwolą przetrwać. W nowej rodzinie. W nowej rodzinie, dokładnie, dokładnie. One się potem oczywiście weryfikowały, jak się życie weryfikowało, rozwój cywilizacji, wpływy różne, ale tą szkołą życia właśnie była rodzina. I rodzina była też miejscem, w którym każdy miał swoją przestrzeń, również starzy byli zaopiekowani. Oni dawali swoje, wnosili swoje, jeszcze do tego wrócimy, dawali swoją aktywność zupełnie inną, już nie gospodarczą, ale nie byli opuszczeni, byli zaopiekowani. Dzisiaj pozostaje w nas taki głęboko w sercu potrzeba opiekowania się rodzicami. Tylko, że wygląda dzisiejsze życie tak, że nie mieszkamy wspólnie, rodowo w jednym domu. Często dzieci wyjechały, mieszkają nawet bardzo daleko, rodzice zostają sami. Jest trudno zrealizować tą potrzebę lub poczucie z serca opieki nad rodzicami. Stąd pojawiają się dzisiejsze inne rozwiązania, żeby zapewnić starym rodzicom to, co jest im potrzebne, opiekę. Nawet w domach opieki społecznej my potem bywa tak, że mamy z tego powodu ból serca, że powiem takie słowo, oddaliśmy, prawda? Nie potrafiliśmy im dać miłości, zaopiekować się, oddaliśmy, nie oddaliśmy, powierzyliśmy w dobre ręce, żeby im nie brakowało tego, czego oni potrzebują, bo my nie jesteśmy w stanie im tego zapewnić. To są dzisiejsze realia, ale ta powinność, to poczucie, ten obowiązek zaopiekowania się jeszcze w każdym z nas gdzieś tam głęboko jest. Ale wracając jeszcze do tego, czym się zajmowały kobiety, w tej przestrzeni domostwa i w najbliższej przestrzeni one wnosiły ten pierwiastek piękna. Nie tylko zajmowały się tymi życiowymi, bytowymi sprawami, ale to one dekorowały. Tak, dekorowały, wykonywały różne ozdoby po to, żeby przystroić tą przestrzeń domostwa, zwłaszcza jak to była jedna izba, zwłaszcza na czas świąt. I do dzisiaj mamy
kobiety, które wykonują wspaniałe kwiaty bibułkowe, właśnie którymi przystrajano izby, obrazy, kapliczki, również kapliczki we wsi. Mamy też za sobą kwiaty, jak Państwo widzą, też zrobione właśnie przez Panią Emilię. Z ogromną wiedzą, ogromną wyobraźnią te kwiaty robi, ale rzeczywiście takich pań, które potrafią to jeszcze zrobić, jest wiele. Może poznamy jedną z nich. Tak. Bibułkarstwo znam już od dziecka, bo moja mama, babcia, robiło się kwiaty z bibuły na cmentarz i były w domach obrazy na całej ścianie i pod to się robiło takie wianki z różnego kalibru kwiatów, różne kwiatki, żeby były te obrazy ubrane. Nawet niektóre były takie, że w środku się robiło jeszcze wianuszki z bibuły do tych obrazów, żeby jeszcze było pięknie. Teraz tu mam, ja to dałam. Później na cmentarz. Na cmentarzu, jak przyszło ubierać, to było wszystko ubierane bibułką, robione wianki z bibuły, na jodły, gałązki jodły, na to się wiązało te kwiatki. No i tak się ubierało groby po prostu. No i tak wciągam do tego córkę, wnuczkę. Wnuczka zaczęła robić jeszcze na szydełku. I jeszcze prawnuczek, który teraz chodzi do 6 klasy, też już dla swojej pani zrobi kwiatki. Ci jakieś tam na dzień babci, na dzień po prostu dziadka. To już takie są te laurki, takie już przybrane tymi sztucznymi bibułkowymi kwiatami. Kobiety dekorują, ozdabiają dom, prawda, na różne okazje. Mieliście Państwo okazję zobaczyć Panią Mariannę Małysę, która robi przepiękne kwiaty, oczywiście inspirując się naturą, która jest wokół, przyrodą, no w tym przypadku babiogórską. Tak. I co ciekawe, te inspiracje były indywidualne u każdej kobiety, ponieważ każda miała własną wersję róży na przykład, czy własną wersję maku. Niekoniecznie to musiała być stricte formata realna, prawda? To była jej wizja artystyczna maku na przykład, czy róży, czy jakiegoś innego kwiatu. Ponieważ kobiety były w bardzo bliskiej relacji ze środowiskiem naturalnym, one tą naturę bardzo czuły i były takie piękne zwyczaje, które ja właśnie gdzieś tam takie echo mi zostało, ponieważ jako młoda dziewczyna też pracowałam w polu za mamę, prawda? To tak było. Nie wiedziałam wtedy dlaczego. Próbowałam sobie różne rzeczy tłumaczyć po prostu pragmatycznie. Ale okazuje się, że nie do końca tylko o to chodziło. Na przykład, kiedy kobiety okopywały ziemniaki, okopywały w grupie, grupowo, jedna, druga, trzecia, wspólnie pracowały w kręgu rodzinnym, sąsiedzkim, raz u jednej, raz u drugiej, tak to funkcjonowało. Kiedy okopały ziemniaki, umoiły po okopaniu, czyli umoiły, udekorowały, ale to nie była tylko dekoracja, wbijały w ostatni rządek gałązki leszczyny, i gałązki głowacone, tak u nas na Żywiecczyźnie tą roślinę nazywano, to jest jakiś haber polny, nie do końca umiem zidentyfikować tą roślinę. To umojenie miało znaczenie ochronne pola, urodzaju i też wspierające, ale co się działo potem? Potem gospodyni, u której się pracowało, siadała okrakiem na rządku. Siadała okrakiem na rządku. Łapała się za głowę. Na przykład,
i mówiła, to mi wyszło z badań, roście ziemniocki sporo, jak Pana Jezuska słowo. Tak. Bierzcie się do rodzynio, ja się tam ksiądz do mszy świętej zabiera. Na przykład, prawda? Takie połączenie tych bardzo głębokich, archaicznych treści z chrześcijańskimi. Siadała gospodyni, siadała matka, siadała kobieta, która rodziła, na matkę ziemię, tak postrzegano ziemię, jako matkę, która rodzi, wykarmia nas. Kobiety czuły niesamowity rezonans energetyczny z ziemią, więc to siadanie wcale nie było takie przypadkowe. Co się działo potem? Potem, ja to pamiętam, stukałyśmy kopaczkami i dla mnie to było obicie kopaczki z gliny, która się przykleiła. A kobiety mi to wytłumaczyły, nie, pewnie, że to też, glina spadła, ale musiało się więcej, musiał być dźwięk. Wszystkie klepały po 3 razy tymi kopaczkami, ten dźwięk też ochraniał, prawda? Dźwięk ma taką fala dźwiękowa, ma taką też właściwość, że porządkuje i ochrania, więc tu nie było przypadków. A potem wszyscy siadali na miedzy, obok pola i spożywali jakąś tam juzynę, czy coś tam tak. przyniesionego, tak, jakiś poczęstunek. I dla mnie to siadanie było właśnie związane z tym poczęstunkiem. A okazuje się, że też nie tylko o to chodziło, bo chodziło o to, żeby te kobiety siadając, jak zapytałam, ale po co się siadało? No po to, żeby zjeść. Nie. Po to, żeby zostawić siłę ziemi. Tak. I to działało dwustronnie. Kobiety, matki zostawiały siłę ziemi, a ziemia zasilała je. Więc to, tak, to wiemy już dzisiaj o tym, że to tak rezonuje, że to tak działa. I to też jeszcze nie był koniec, bo wydawałoby się, że zwykła praca, prawda, o kopanie ziemniaków. A ile tu mamy różnych aspektów? Na koniec modliły się za przodków, którzy na tym polu pracowali i dzięki którym otrzymały to pole. Więc to był jeszcze wyraz takiej wdzięczności wobec tych, dzięki którym mogą pracować. Mogą kopać, mogą sadzić, mogą przeżyć, bo są płody rolne, Matka Ziemia wsparta, prawda, przez te siły, moc rodową, moc przodków. Spowoduje, że będzie się nam, daj Boże, jak najlepiej działo. To chyba kobieta jest taką istotą, która też dzięki tej swojej graniczności takiej, że bo kobieta rodzi, prawda? Gdzieś tak. Z nas, z kobiet wychodzi życie. Nowe życie. Więc no i ten związek z ziemią, prawda? Zapewnienie ziemi. Płodności, ale też zapewnienie płodności sobie. I tak sobie myślę, Basiu, jeszcze w tym temacie właśnie płodności, rodzenia, kobieta, która nie rodzi, bardzo często w tej kulturze tradycyjnej no, była osobą napiętnowaną, bo jakby nie dopatrywano się powodu niepłodności w mężczyźnie, tylko właśnie raczej w kobiecie, że to ona nie rodzi. I niestety taki pogląd, że to jest czyjaś wina, że to jest wina kobiety, że w danym małżeństwie nie ma dzieci. To jest bardzo często dzisiaj nawet przykre doświadczenie różnych kobiet, które z różnych powodów dzieci nie mają. Bardzo często słuchają o tym, że są właśnie, że są niepłodne, że nie rodzą. I bardzo często przykre epitety pod adresem takich kobiet padają. Tak, to jest bo nie też... rodzi, nie spełnia funkcji, do której została stworzona. Tak, tylko to jest bardzo silny wzorzec, tylko że kobieta może rodzić w bardzo szerokim spektrum. To nie, oczywiście cudem jest rodzenie dzieci, wydawanie życia, ale to rodzenie dotyczy wszelkich kreacji. Ale w tradycyjnej kulturze ludowej kobieta, która nie była matką, była na marginesie społeczności, tak, była tą niepełnowartościową. I ja też pamiętam taką rozmowę z mojego dzieciństwa, z dawien, dawien dawna, z lat 60. zeszłego wieku, że jako dzieci biegaliśmy po placu i różne rzeczy się tam działy na tym placu, prawda, można było różne rzeczy usłyszeć, że kobiety inne powiedziały, co ty wiesz o życiu? Nie rodziłaś, prawda? I to jest trudne, to jest bardzo przykre.
I to jest jedna strona medalu, właśnie to rodzenie fizyczne potomstwa, ale też nie mieściło się w strukturze w tej społeczności tworzenie czegoś spoza tych przestrzeni kobiecych, czyli w kategorii zapewnienia ubrania, przystrojenia domu. Kobieta malująca, malarka jak Dorota Lampart, zupełnie na granicy, prawda, swojej społeczności lokalnej, ponieważ była inna, nie była w tym schemacie, tak, nie była w tym schemacie. No i to chyba całą sobą, bo tak naprawdę nie związana z nikim, tak. Prawda, też zbuntowana, zajmująca się sztuką, co dawniej dla ludzi no było w ogóle niezrozumiałe, to jakby zresztą Dorota Lampart bardzo często przez sobie współczesne była nazywana naiwną, głupią. Dzisiaj tak sobie myślę, że Dorota Lampart wszystkim, którzy w taki sposób ją postrzegali, trochę zagrała na nosie, no bo jest znana, jest też inspiracją do między innymi murala, który powstaje też przy okazji tej Babiogórskiej jesieni, więc rzeczywiście kobieta silna, ale mająca lepszy kontakt z naturą niż z drugim człowiekiem. Tak. A jeszcze wracając właśnie do tego kontaktu z naturą, w tym kontekście też mieściła się troska kobiety o zdrowie swoich domowników, o zdrowie swojej rodziny, więc to ona musiała się znać na ziołach, nie było służby zdrowia w naszym dzisiejszym rozumieniu i to ona była tą, która udziela tym pogotowiem ratunkowym, prawda, która udziela pierwszej pomocy, a jak trzeba było, no to nie poradziła sobie sama, no to wtedy korzystała z pomocy jakiejś babki, zielarki, która miała większe doświadczenie. Ale mamy też film właśnie z kobietą zielarką i myślę, że warto zobaczyć i posłuchać. Tak, zapraszamy, poznajcie Państwo panią Herminę Spyrkę. Leczenie ziołami to już jest dawno, dawno, bo to w starożytności w Polsce nie leczyli tym. Ale to księża, przeważnie z okunicy, kapucyni, tam jacyś inni oni to przywieźli do Europy, a potem w Polsce i wszędzie się rozpowszechniało to. A przeważnie się tym zajmowały babki, które nazywali czarownice. I było tak, że te baby to polili nawet na stosach, bo nie uznawali pierwsze, jak to przyszło, tak? A tu i u nas w Zawoju to jest przecież czarownice były, godali, ze zbierają zioła po ciemku, jak już po zachodzie słońca, tak jak w coraz słabsze zwiedzi, zbierak po zachodzie słońca, żeby coś uzbierać. Dawno się po doktorach nie chodziło, doktory były daleko, jeden. I no raczej się to, co było w ogródku, to, co było na łąkach, jedna kumoska, drugi kumosce porodzała, no i tak mi się leczyli. Bo były to przeważnie takie przeciwgorączkowe, przeciwbólowe. Teraz i organizmy są inne, młodzież jest zupełnie inna. Dawniej to, co nas leczyło, to teraz może zaszkodzić, nie? Mam tu rozmaite te zioła na różne takie dolegliwości. I na miłość, bo jak my to wyjdzie, co ta dawno, no to my przeważnie szukały, no każda chciała za mąż wyjść, wydać się po nas, no to my się pytały, naszych babków, a nas tu jedna, taka Jagniesia doradziła go, do wiecie co, dziewczo ta, na taką miłość to jest najlepszy lubcy go do, to się ugotuje zupy pomidorowe, nakładzie się tak dużo lubcyka, jak przyjdzie jaki kawary, to mu dać zjeść, to tak, żeby zjadł dużo tego, a jak nie, to nawet herbaty takie zaparzyć, dłoloć do herbaty, go do tak roz, dwa razy wypije, to już nie dostawi, będzie chodził. Potem jak zacznie głonić po wsi, to się wszyscy pożenili, ani jednego starego kawalera nie było. Teraz jest wiosce tych starych kawalerów. Pani
pani Herminka wprowadziła nas w dwa światy tak naprawdę, bo rozmawiałyśmy teraz o tej wiedzy, o przekazywaniu, o rodzeniu. Zresztą kobieta przy tych momentach granicznych życia, przy rodzeniu, śmierci była obecna zawsze. Natomiast pani Herminka jeszcze ziołami wprowadziła nas w temat miłości i małżeństwa. Jak tu złapać mężczyznę, którego się kocha, który nam się podoba, którego wypatrujemy i z którym chcielibyśmy przez życie pójść, temat ślubu. Tak, takie słowa, wydać za mąż. Tak, i to wcale nie są słowa, które dotyczą tylko przeszłości, zaraz o tym sobie króciuteńko powiemy, ale ja miałam takie doświadczenie w ubiegłym roku podczas mojej pracy w muzeum. Zwiedzało małżeństwo wystawę, ja ich oprowadzałam i mówiliśmy o rodzinie i pan mówi: tak, mamy trójkę dzieci, dwóch synów i córkę. Syn starszy przejmie firmę, mieli firmę, młodszego damy za księdza i dobrze córkę wydamy za mąż. Tak, tak, co to znaczy wydać za mąż? Czym było małżeństwo? Małżeństwo było kontraktem. Kontraktem dwóch rodów, nawet te kontrakty były spisywane notarialnie. Widziałam takie dokumenty, które zawierały dokładnie wszystkie obwarowania, co jeśli tak, jeśli nie i tak dalej, gdyby się nie spełniło, prawda, małżeństwo. Było kontraktem, który obejmował, co jedna i druga strona rodziców wnosi na rzecz młodych, żeby młodzi mogli mieć zabezpieczenie bytu. Znowu cały czas krążymy wokół tej podstawowej potrzeby życia i przeżycia. Czyli dobrze było, jeżeli ten kontrakt między rodami chłopaka i dziewczyny pokrywał się z wyborami serca. Nie mówię, że tak się nie zdarzało, ale nie było to normą. Nie było to normą. Dlatego, że chodziło o to, żeby na przykład sąsiadowały ze sobą pola, żeby gospodarstwo powiększyć. Zwłaszcza jak była rodzina wielodzietna i trzeba było obdarować wszystkich, to tym bardziej starano się znaleźć takich partnerów dla córek, żeby wiodło się im dobrze. Co dziewczyna miała do powiedzenia? Czekała. Dziewczyna czekała w domu. Czy ktoś pośle swaty, prawda, czy nie? To nie ona była tą stroną aktywną. Oczywiście to nie znaczy, że się nie zakochiwali w gronie rówieśników, że nie było miłości i tak dalej. Było, ale to nie znaczyło, że połączą się związkiem małżeńskim w parę, tak, tak. Ponieważ jak wspomnieliśmy o decyzyjności w patriarchacie, decydował ojciec, matka miała dużą rolę, jeżeli miała tą siłę właśnie perswazji, przekonania ojca na tak lub może na nie, lub może na nie, to była, jeżeli na nie, to była rola matki. Gdy na przykład posłał swaty wdowiec z dużą grupą dzieci do młodej dziewczyny, może tam i było dobre, duże gospodarstwo, ale jaki los tej dziewczyny, prawda, gdzie jej serce zupełnie w innym miejscu, a to zupełnie inna rzeczywistość. Tak, ale gdyby ona, córka, powiedziała nie, w ogóle do głowy to nie przyszło, że może powiedzieć nie, ale gdyby powiedziała nie, to mogłaby już nie mieć drugiej szansy wyjścia za mąż. A spotkałam się też z takimi informacjami, że posłał chłopak swatów, bo go interesowała średnia córka, a ojciec powiedział: stop, najpierw pierwsza. No więc, tak, 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 najpierw kolejności, więc to były bardzo trudne dla kobiet decyzje, bo decydowały rody mężczyźni w dobrej wierze. Ja nie mówię, że to było w złej wierze, tylko że nie brane były pod uwagę uczucia. Natomiast właśnie ta taka siermiężna rzeczywistość. I starsze kobiety nieraz mi mówiły: byle się zgadzali. To była podstawa, żeby się małżonkowie zgadzali. Jak się będą zgadzać,
to miłość przyjdzie z czasem. Tak, dokładnie. Gorzej, jak się nie będą zgadzać. Proponujemy Państwu takie dwa zdjęcia do zobaczenia. Właśnie to są te zdjęcia, gdzie widzimy parę, gdzie kobieta i mężczyzna zgadzają się. Widzimy, prawda? Po naszej, tak, po lewej stronie akceptują sytuację, tak. Natomiast widzimy dramat u młodej pani na zdjęciu z prawej strony. Wychodzi na to, że to nie jest po jej myśli absolutnie wybór, ale co miała zrobić? Tak. Nie miała wyjścia. Ale ciekawe na tych zdjęciach jest jeszcze to, bo dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to mężczyzna bierze pod rękę kobietę. Tutaj mężczyzna trzyma. To znaczy mężczyzna trzyma. Zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni, że mężczyzna wysuwa to ramię, kobieta go chwyta. Tak. A tu jest na odwrót. To on ją trzyma. Tak, mam. Tak, mam. Dokładnie. Właśnie te zdjęcia tak dużo nam mówią. I to wydać za mąż powodowało w patriarchacie to, że spod dominacji ojca córka przechodziła pod dominację męża, spod władzy ojca, pod władzę męża. I różnie się to układało, o czym już mówiłyśmy, bardziej pozytywnie lub bardziej boleśnie dla młodej kobiety. Wszystko zależało od tego, kto z kim, prawda? I co za tym jeszcze. Tak? Ja myślę, Basiu, że nieraz było tak, że zanim doszło do ślubu, to, o czym mówiliśmy, ludzie młodzi się zakochiwali i to niezależnie od czasów i bardzo często decyzja o oddaniu i serca i siebie gdzieś dla mężczyzny była mniej bolesna poza związkiem. Wydaje mi się, że tutaj bardziej kobieta, jeżeli podjęła złą moralnie w oczach społeczeństwa, w oczach rodziny decyzję, to ona płaciła za to bardzo wysoką cenę, bo już jej reputacja i dobre imię były zrujnowane. I myślę, że tak samo w małżeństwie, jeżeli doszło do zdrady, bądź co bądź, to nikt też nie... Mężczyźnie chyba bardziej uchodziło to na sucho, bądź po prostu dzisiaj nawet jest tak, że bardzo często gdzieś mówi się, że mężczyzna, zdarzyło się. Ale kiedy już zdarzy się kobiecie, to znowu jest ta sytuacja, że to ona płaci większą cenę za swoje uczucia. Tak, i zdarzało się, musimy też wziąć pod uwagę właśnie realia życia w górach, gospodarowania w górach. Zdarzało się, że młode dziewczyny miały przedmałżeńskie ciąże, bywały na służbie. Nieraz z tej służby, nawet jak już potem do miasta jeździły na służbę, wracały w ciąży. I co dalej, prawda? I co dalej? Prowadzono gospodarstwa na polanach, gdzie na sezon letni dziewczyny wychodziły z krowami i różnie się działo i też zgodnie z porywami serca, ale też z przypadku, z różnych trudnych sytuacji, które gdzieś tam w tej przestrzeni mogły natury się pojawić. Konsekwencje ponosiła zawsze dziewczyna, zawsze kobieta. Kiedyś dotarłam do takich materiałów, zapisów z ksiąg parafialnych z XVIII wieku, gdzie oprócz oczywiście tych sankcji takich moralnych w środowisku, gdzie taką dziewczynę od razu oczepiono, tak, już nie była panną, nie była mężatką, już była napiętnowana jako panna w czepku i w chustce na głowie. Jej dziecko, jak do chrztu było zaniesione, to nie było chrzczone przed ołtarzem, tylko było chrzczone pod dzwonnicą i to dziecko już też miało takie piętno na całe życie, że jest spoza związku małżeńskiego. Ta kobieta jeszcze wnosiła na rzecz kościoła pewne świadczenia. Mężczyzna nie, natomiast ona tak. Więc to było bardzo, bardzo, bardzo bolesne, bardzo trudne. Ponieważ ten piękny dar rodzenia, dawania życia, tutaj wiązał się z bardzo trudnymi konsekwencjami dla kobiety. Ale jeszcze jedna ważna rzecz mi się kojarzy właśnie w związku z małżeństwem, ponieważ dzisiaj, przy dzisiejszych weselach pojawiają się oczepiny. Tak. Bardzo wesołe. Bardzo wesołe. Kolorowe. Tak, wesołe oczepiny. Czym były te oczepiny? Ja myślę, że warto to sobie powiedzieć, żeby zdać sobie sprawę, o co chodziło w oczepinach.
Samo wesele było wielkim aktem obrzędowym, który pozwalał na przejście ze stanu wolnego dziewczynie i chłopakowi w stan gospodarzy, małżonków. I wszystkie te obrzędy, rytuały, zachowania, które pojawiały się przy okazji wesela, miały bardzo ważną rolę wyłączenia z grupy rówieśniczej i przyjęcia do społeczności żonatych i zamężnych. Dzisiaj się to nam pogubiło. To, co było bardzo ważne, to podczas błogosławieństwa w domu, przed wyjściem do kościoła, bardzo ważną rolę miał z reguły starosta weselny. On wygłaszał orację w imieniu młodych, gdzie dziękował w imieniu młodych rodzicom. Dziękował za wszystko, za wychowanie. Prosił w ich imieniu o, przepraszał, czyli prosił o wybaczenie i prosił o błogosławieństwo. I to było bardzo ważne, dlatego że zamykał się pewien etap. Etap bycia człowiekiem wolnym, dorastania, wchodzimy w inny etap dorosłości. Zaczynamy go na czystej karcie, daj Boże, prawda? Z przeprosinami, z dziękczynieniem, z wybaczaniem i z błogosławieństwem rodziców. To było bardzo ważne. Bardzo ważne błogosławieństwo w ogóle jest bardzo ważne. Matka, jeżeli nie pobłogosławi swojego dziecka, to nie daje mu siły na życie. Zachowuje tą siłę, tą energię przy sobie. I temu dziecku jest o wiele trudniej w życiu. Więc to błogosławieństwo miało bardzo wielką moc, było bardzo ważne. I same oczepiny, które właśnie miały na celu przyjęcie tej młodej mężatki do grona kobiet zamężnych, a zaraz powiemy, dlaczego to było takie ważne. Proszę o następne zdjęcie, gdzie mamy macierzyństwo. Czy to była powinność, czy to był wybór? Tutaj miałam takie skojarzenie i zaznaczyłyśmy to Państwu. Takie dla mnie ważne rozróżnienie. Mam dziecko, mam. Coś mam. Rozumiemy? Ja tym dysponuję. No tak, ja tym, no tak, dysponuję, nie chciałabym innego słowa użyć. Jestem matką, zupełnie inna przestrzeń, zupełnie inne przesłanie. Jestem matką, dałam życie, jestem matką, troszczę się, opiekuję, mam coś, prawda? To tak a propos słów, których używamy, wcześniej było wydać. Tak. Było wydać, tak, było wydać córkę, teraz mam dziecko. Macierzyństwo było powinnością. Nie było wyborem kobiety, było powinnością kobiety. Już mówiłyśmy o tym, dlaczego, żeby ród mógł funkcjonować, gospodarstwo dalej mogło działać, musieli być potomkowie. Tylko, że to macierzyństwo było dla kobiet nieraz trudne. Ten najpiękniejszy, jeden z najpiękniejszych darów, które kobieta otrzymała, tego opiekowania się wzrastającym w niej życiem, istotą, którą wyda na świat przy pierwszym dziecku. Wielka tajemnica. Ten świat kobiet właśnie poprzez macierzyństwo był takim światem zamkniętym, tajemniczym. Nie rozumiano. My dzisiaj tą fizjologię znamy. Możemy sobie tam monitorować nawet, prawda? Tak. Dziecię, które wzrasta, tak, w łonie matki. Nie znano tej fizjologii. To była wielka tajemnica. Poczęło się życie, to życie wzrasta i kobieta wyda to życie, urodzi dziecko. I to były cudne doświadczenia przy pierwszym, drugim, kolejnym. A jeżeli to było 17, to jakie to było doświadczenie? Czy ta matka, która rodziła co roku, bo ta prokreacja była absolutnie żywiołowa, nie była planowana. Musimy wziąć pod uwagę właśnie ten patriarchalny system, to posłuszeństwo i uległość kobiet. Musimy wziąć jeszcze pod uwagę, że w naszej tradycji kulturowej w różnych sytuacjach przejawia się alkohol, który był nawet w różnych obrzędach ważny z różnych powodów, ale było też często tak, że z powodu alkoholu kobieta rodziła dzieci, prawda? Rok po roku zachodząc w ciążę. Jak był wyczerpany jej organizm,
jakie te dzieci przychodziły na świat, jakie były, jaka była ich kondycja fizyczna i jaka była ich kondycja psychiczna, jeżeli pamiętając to zdjęcie z prawej strony, matka miała po prostu no, dramatyczną minę, miała łzy w oczach, jak tu widzimy też na jednym z tych zdjęć łzy na policzku, bo jedno na kolanach, drugie widać tam właśnie w brzuszku, już jest zaokrąglony brzuszek. Wszystko to, co matka czuje, przekazuje dziecku. To dziecko tym nasiąka. Więc jeżeli ta matka była sfrustrowana, było jej bardzo ciężko, bo ledwo dawała radę ze wszystkimi obowiązkami przy takiej ilości dzieci, jeszcze jej dramatyczne przeżycia, bo dzieci umierały bardzo często. Właśnie. Tak, to było bardzo częste, że dziecko umierało, ona w brzuchu z jednym dzieckiem, jedno w kołysce, starsze zmarło na coś tam. Więc tu jest cała masa, często gdzieś następne. Tu jest cała masa dramatów. Jak się rozmawia ze starszymi kobietami, to jedna mi mówi, no moja babka rodziła 17, moja babcia rodziła 10 na przykład, moja babcia, prawda? Więc tych ciąż było dużo. Po 20 lat kobiety chodziły w ciąży. Więc to ta radość przekazywania życia gdzieś zaczynała umykać, zaczynała się gubić, tak, i ten stan duchowy, ten stan emocjonalny i ta kondycja właśnie fizyczna matki, no, niosła się potem dalej z dziećmi i potem w dorosłym życiu dzieci przejawiały, bo to tak jest, że tak jest po prostu w fizjologii, że tym, czym dziecko nasiąknęło w łonie matki i przez pierwsze, zwłaszcza 3 lata, to ma bardzo silny wpływ w ogóle na jego drogę życiową. Było to trudne. Nieraz dzieci, to wiem już z dzisiejszych różnych realiów, z różnych też terapii, z różnych warsztatów, ponieważ różne też kwestie mnie interesują w dniu dzisiejszym a propos korzenia kulturowego, z którego wychodzimy, że my tak nie chcemy. Nie chcemy tego wzorca, który miała matka, nie chcemy go przyjąć. Bo my nie chcemy co roku rodzić dzieci. To już nie jest nasza bajka, prawda? My nie chcemy żywiołowej prokreacji. Już nie o to chodzi w naszym życiu. I jest w nas może żal, może pretensje do matki za schemat, za ten wzorzec, którym zostałyśmy my, kobiety, nasycone. I co się dzieje, jeżeli my nie zaakceptujemy losu matki, że ona tak miała, tylko będziemy na nią złe, będziemy miały całe życie pod górkę. Mamy spróbować przyjąć matkę i ten los, z którego my się wywodzimy, z tego rodu my pochodzimy. Jak, to nie znaczy, że przyjmujemy jej życie. Tak. Akceptujemy te realia, te sytuacje, które były. My z tym możemy zrobić wszystko. Możemy to przetransformować na jej pamiątkę, w coś cudnego, w coś pięknego, żeby dalej życie szło, nie niosąc tych ciężarów, które niosły te właśnie kobiety rodzące, na przykład rodzące co roku. Jeżeli sukces ma twarz matki, to są takie słowa, które bardzo głęboko we mnie zapadły. Jeżeli przyjmiemy matkę taką, jaka była, to jest nam naprawdę o wiele inaczej w życiu na plus, niż jeżeli my będziemy z tym wojować, będziemy z tym walczyć, nie będziemy tego akceptować. Nie będzie wtedy przepływu. Matka stoi za nami, matka nas błogosławi, matka nas zasila, bez względu na to, jak miała, matka nas zasila. Jeżeli my się odetniemy od matki, odcinamy się od tego źródła, tego korzenia rodowego, tego źródła, z którego płynie do nas energia, z którego płynie do nas siła. No tutaj te twarze, jak Państwo też widzicie, młodziutkie. Dzisiaj kobiety często decydują, dzisiaj mają wybór. Tak. Kobiety decydują, czy chcą być matkami, czy nie. Tutaj też podczas naszego spotkania, poza webinarium z Basią, rozmawiałyśmy o tym też, że bardzo często te kobiety właśnie rodząc to 13, 15, 17 dziecko, nie miały ich czym wykarmić kolejnego, tak. Więc jakby wybór był jeden i to był chyba wtedy wybór, że drastyczny, bo usuwam, bo nie mam co dać jeść. Dzisiaj kobiety decydują o tym życiu, które się w nich rodzi, albo je przyjmują, albo nie. Jakby nie próbuję tego oceniać, bo to jest wybór i sumienie każdej kobiety. Natomiast jeszcze jest jedna
Dzisiaj rzecz ciekawa właśnie a propos tego wyboru, że bardzo często kobiety, które decydują, że nie chcą mieć dzieci, nie chcą być matkami. Ja się też gdzieś z tym spotkałam, że bardzo często gdzieś też słyszę o tym, że kobiety, które nie mają dzieci, nie są spełnione życiowo. My nigdy nie wiemy, dlaczego, jakby nie wypada nawet pytać, dlaczego dana kobieta nie ma dzieci. Często albo nie może, albo rzeczywiście nie chce, bo widzi dla siebie inną drogę życiową, ale to nie znaczy, oczywiście dzieci są cudowne, są darem fantastycznym, tak, pięknym, które potrafią dać mnóstwo radości, też uczyć, doświadczenia różne też przekazywać. Dziecko potrafi matce, ojcu tak samo, ale dzisiaj kobiety są tego świadome, że nie muszą być mamą, żeby być, zresztą tak samo nie muszą być żoną, nie tak, muszą być gospodynią, żeby być spełnioną tak, życiowo tak, kobietą. Tak, a często, znaczy nie wiem czy często, ale spotkałam się z tym też wiele razy, że kobiety dzisiaj nie chcą być matkami, ponieważ matkowały swojemu młodszemu rodzeństwu, więc one jakby tą rolę opiekunki, tak, mają za sobą, tak, ponieważ pomagały swojej matce przy opiece. Z różnych powodów ta pomoc się pojawiała, nawet też dzisiaj tak bywa, że matka jest zajęta biznesem na przykład, prawda? I no, starsza córka musi przejąć część jej obowiązków, tych kobiecych obowiązków domowych i też z opieką nad młodszym rodzeństwem. I wtedy kobiety nie chcą już mieć własnych dzieci, ale to są wszystko, tak jak mówisz, wybory. Dzisiaj to są wybory, natomiast to był przymus. W przeszłości to był właśnie przymus. Poprosiłabym następne zdjęcia, bo jeszcze ważne rzeczy chciałyśmy Państwu przekazać. A to jest temat rzeka. Tak. Też nie chciałybyśmy zamęczyć słuchaczy, ale to jest taka standardowa rodzina. 8 dzieci plus matka. Możemy sobie wyobrazić jedną izbę, wszyscy w tej jednej izbie. Jeszcze babcia, dziadek, to jest wielopokoleniowa, wieloosobowa rodzina w jednej przestrzeni. Tak, gdyby nie, poproszę następne zdjęcie, tak, gdyby nie głęboka wiara tych kobiet i łączność z Marią, Matką Jezusa, byłoby im o wiele ciężej. W domach wisiały obrazy maryjne, często dostawały na wiano dziewczyny, tak, dostawały obraz na wiano i pojawiały się też takie, jak tutaj widzimy, Matka Boska karmiąca, matka, i do niej można było się modlić, prosić o pomoc, bo ona tak samo rodziła, tak samo się opiekowała, wychowała, cierpiała, znosiła trudy macierzyństwa, jak każda kobieta. Są piękne chwile i są też trudniejsze chwile. Więc ta Maria, Matka Jezusa, Matka Boska była tą istotą, która pomagała przyjmować kobietom w tym wymiarze takim serca, w tym wymiarze duchowym. Pomagała przyjmować te trudy macierzyństwa. A następne zdjęcie poproszę. A w codzienności to były inne kobiety. Tak jak tu widzimy, z reguły takie były zdjęcia: babka, matka, dzieci. I od święta, jak widzimy, z prawej strony i z lewej strony przy pracy. Ta łączność, ta wspólnota właśnie się przejawiała. Poproszę o następne zdjęcie, gdzie widzimy właśnie wielopokoleniowy system rodowy. Widzimy babcie, widzimy młode matki, widzimy dzieci na zdjęciach. I coś, co jest bardzo ważnego, w swoim pokoleniu zwracano się do siebie przez ty, tak było, do rodziców, do pokolenia rodziców zwracano się przez wy, a do trzeciego pokolenia, do dziadków, przez oni. Babko czy babka byli dzisiaj w kościele. Mamo, podoiliście już krowę? I my na ty. Dlaczego to było ważne? My dzisiaj już tak nie mówimy, a dlaczego o tym mówię? Bo to jest bardzo ważne, bo to ukazuje nam pewien porządek, pewien schemat. Kto do kogo przynależy? Kto przynależy do jakiego pokolenia?
byli dziadkowie, rodzice, my, nasze dzieci. W ten sposób, w tą stronę płynie życie. Nie inaczej. Dzisiaj jest super, jeżeli o tym pamiętamy. Możemy sobie mówić po imieniu z rodzicami. Nie ma problemu. Jeżeli pamiętamy, że oni nie są obok, jako nasi rówieśnicy, tylko są za nami, bo to oni nas urodziła, matka, oni nam dali życie, dzięki nim jesteśmy. Więc możemy sobie mówić po imieniu, ale z tą świadomością, że oni są tymi, którzy nas wspierają, dają nam oparcie, mamy to oparcie w nich, prawda? Bez względu na to, jak tam się działo, mamy to rodowe oparcie. Jeżeli rodzic staje się kumplem, tak się zdarza, wtedy my tam mamy pustkę, my tam mamy dziurę, nie mamy się na czym oprzeć. I wtedy pojawiają się różne problemy. Tak, różne problemy. Więc ta struktura była bardzo ważna, żeby wszystko miało swój porządek. Tak, był porządek. Wszyscy wiedzieli, gdzie jest ich miejsce, jaka jest ich rola w danym momencie, gdzie są. I teraz wracając do tego zdjęcia, tak, wracając do tego zdjęcia wielopokoleniowego systemu kobiecego, ten system był bardzo ważny. Dzisiaj wracamy do kręgów kobiet. Tworzymy kręgi kobiet, cudne kręgi, gdzie możemy się spotkać, możemy porozmawiać, podzielić się tym, co ważne dla nas, co nam w duszy gra, albo tylko być. Tak. Albo aż być. Te kobiety, nie nazywając tego kręgami, tworzyły kręgi kobiet. Bo to tak jest w tym świecie męskim i świecie damskim, że jesteśmy kobiecym, że jesteśmy trochę inne emocjonalnie, mężczyźni są trochę inni emocjonalnie. Kobieta ma motywację do działania, jak czuje się zauważona, jak czuje się wysłuchana, zaopiekowana też przez to, prawda? To ona może wyrazić to, co jej w duszy gra. A mężczyzna czuje się spełniony, jeżeli działa, jest aktywny, to jest ta męska energia, rozwiązuje zadania, rozwiązuje problemy. I te kręgi kobiet, te wspólnoty kobiet w przeszłości pozwalały na rozwiązanie pewnych problemów, z którymi my się spotykamy dziś. Bo my na przykład mamy coś bolesnego w sobie, czy coś ważnego, czy coś trudnego, czy może też coś pięknego i chcemy się z tym, dzielimy się z tym, z naszym partnerem. Słucha, do któregoś momentu słucha, a potem mówi, zrób to tak, tak i tak. A ja na to mówię, ale ja wiem, jak to mam zrobić. Nie mów mi, jak to mam zrobić. To czego ode mnie chcesz? Chcę, żebyś mnie wysłuchał. No toż ci mówię, zrób to tak i tak i tak. Takie jakby, taka trudność w porozumieniu. Ona dzisiaj się na szczęście niweluje, ale w moim pokoleniu to jeszcze było bardzo widoczne. Przestrzenią, gdzie kobieta mogła się podzielić wszystkim, co jej w duszy grało, była ta wspólnota kobiet. Bardzo ważna ze względu na macierzyństwo, gdzie można było się wypłakać, skorzystać z doświadczeń innych kobiet, skorzystać z pomocy przy dzieciach właśnie innych kobiet. Bardzo ważne ze względu na tą współpracę gospodarczą, o której już mówiłyśmy. W pojedynkę bardzo trudno byłoby to ogarnąć. W grupie jest siła. Tak, w grupie jest siła, w grupie dokładnie. I nikt takiej... Ja to pamiętam z dzieciństwa, jak pracowałyśmy z siostrą same w ziemniakach, to nie widać było końca i człowiek był taki zmęczony. Ojejku, jeszcze tyle. A jak zdarzało się, że pomagały nam inne kobiety, to się tyle działo wtedy, że myśmy nawet nie zauważyły, że doszłyśmy do końca, prawda? Ponieważ to było wspólne bycie, to było opowiadanie, wspólna przestrzeń, którą kobiety właśnie tworzyły i ten wspólny czas, który spędzały razem przy pracy, ale to nie była tylko praca. Czyli ta wspólnota, ten dzisiejszym językiem mówiąc krąg kobiet dawał wsparcie gospodarcze, dawał wsparcie w macierzyństwie i to wsparcie w emocjach. Tu właśnie była ta przestrzeń, zwłaszcza, że nie wyrażaliśmy tych emocji publicznie na zewnątrz, tu była ta przestrzeń, gdzie mogłyśmy się podzielić tym, co było dla nas ważne. Basia mówi o kręgach
kobiet. I myślę, że nieprzypadkowo dzisiaj kobiety się spotykają w różnego rodzaju kołach, kręgach. Więc kochani, jeszcze mamy dla was film z niezwykłymi kobietami, które właśnie organizują się w kole. Tak. Koło gospodyń wiejskich. I drodzy Państwo, chyba nieprzypadkowo jest to rzeczywiście koło. Koło to jest ta idealna forma, tak, w której każdy ma... Jest równoprawny. Tak, to samo tak miejsce zajmujemy w koło. Nikt nie jest ważniejszy, nikt nie jest na przodzie, nikt nie jest z tyłu. Każdy jest wspólnie, razem na tych samych zasadach. Więc zapraszamy, żeby Państwo jeszcze poznali piękne, niezwykłe kobiety z koła gospodyń wiejskich, tak, Zawojanki. Moi piękni, ja wam tak powiem, cudowni na wsi życie dla kobiet to było bardzo trudne. Dla wszystkich, ale dla kobiet. Zawsze to te baby chciały coś ich ulepszyć, żeby było lepiej, żeby się co lepiej działo. To się, widzicie, zaczęły zmawiać ze sobą, pozakładały się takie koła. Koła gospodyń. KGW Zawojanki istnieje od 1959 roku od jesieni do tej pory. I teraz, co się zajmujemy przeważnie kulturą, co uważać, jak uważać, żeby było dobre, żeby było lepsze od innych, jak się ubrać, jaki strój, no i tradycje. Podtrzymujemy nasze tradycje, które wyznaczają historię górali babiogórskich. Poprzez te koła gospodyń mogły organizować, poprawiać to życie. Organizowały się kursy, szycio, gotowanie, na temat zdrowia pogaduszki były, szkolenia różne, rolnicze. A później, jak tak już się nauczyły, to se robiły konkursy. No, nauczyły się piec, gotować, no i robić przede wszystkim, przygotowywać zdrowe jedzenie. Fantastyczne kobiety, które gotują, spotykają się wspólnie, ale to, co pani Zosia Bugajska właśnie, którą Państwo widzieliście pierwszą na tym filmie, wyraźnie powiedziała, że właśnie kobiety spotykały się po to, żeby było lepiej, tak, żeby tą rzeczywistość sobie poprawiać, ulepszać, żeby wspólnie się nią dzielić, wspólnie ją tworzyć, wypełniać, żeby było lepiej. Tak, dokładnie tak. Żeby być. Tak. To takie ważne, to być nam ucieka. My jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni do działania, do aktywności. My też kobiety z tej męskiej energii w sobie, prawda? Działania, aktywności, a czasem warto się zatrzymać i po prostu być. I okazuje się, że wcale to nie jest takie łatwe, żeby się zatrzymać i tylko być. Jest jeszcze coś właśnie w tym kontekście bycia, czym chciałam się też z Państwem podzielić. Mamy takie piękne zdjęcie dziewczynki, która pomaga swojej matce przy opiece nad młodszym rodzeństwem. Matka pracuje zapewne w polu. Mówiliśmy o tym, że przygotowywały się dziewczynki przy matce do tej swojej późniejszej roli matki i gospodyni. I tutaj też przy okazji wesela mówiłyśmy, jak ważne są pewne etapy życia. Też to dzisiaj gdzieś nam umyka, a warto zdawać sobie z tego sprawę. Jest ten etap, kiedy się rodzimy, rośniemy, rozwijamy, dojrzewamy, uczymy się. Jesteśmy gotowi do następnego etapu, do wejścia w dorosłość, w życie aktywne, gospodarczo, dzisiaj aktywne zawodowo, gdzie zajmujemy się różnymi sprawami. No w przeszłości to była ta rodzina i gospodarstwo, gdzie się pojawiają dzieci, nasze potomstwo i to jest ten drugi, bardzo ważny okres w życiu, mówimy o kobietach, więc w życiu kobiety. I przychodzi następny ważny okres, w którym ja bym tu rozgraniczyła go może na takie dwa etapy. Bycia babcią. Ja też już jestem babcią i to jest najtrudniejszy stan dla kobiety, jeżeli może patrzeć na tak wzrastające wnuki, dokładnie. Czym innym jest bycie matką, pięknym stanem, czym innym jest bycie babcią.
I to te babcie, które widzieliśmy na zdjęciu, przede wszystkim miały łączność z wnukami, bo one miały więcej czasu niż matka zajęta tą masą różnych obowiązków, żeby zająć się dziećmi. Te dzieci przy tych babciach chłonęły wszystko, co babcia zaśpiewała, co babcia opowiedziała, a to, co z niej szło, to było tą mądrością, bo ona już tyle doświadczyła, że ona dzieliła się z tymi dziećmi tym, co najważniejsze, pokazując też, co się działo na pastwisku, na przykład na podwórku, też tym, co jest w naturze pięknego i ważnego. Więc to był taki naturalny proces przekazywania informacji właśnie tym dzieciom, tym wnukom, ale wnuki dorastają też, prawda? I teraz w tej przestrzeni rodowej, wspólnej, dużej, wielopokoleniowej rodzinie byliśmy wszyscy wspólnie. Ktoś z dzieci zostawał w domostwie, więc te wnuki były. Miałyśmy my kobiety dalej możliwość opiekowania się nimi. Co się dzieje dzisiaj? Pojawia się nam coś, co jest nazywane syndromem pustego gniazda. Dzieci dorosły, założyły swoje rodziny, czy niekoniecznie muszą, ale opuszczają dom. W tym domu w przeszłości zawsze ktoś został. Dzieci teraz opuszczają dom. I jeżeli kobieta żyła tylko macierzyństwem, tylko życiem dzieci, zostaje z pustką. Jeżeli nie znajdzie przestrzeni, żeby zająć się sobą, to jest właśnie ten czas, żeby zająć się dzisiaj sobą, no to mogą się pojawić różne trudne dla niej sytuacje. Tak, różne trudne sytuacje. Więc warto przyjrzeć się tej rodzinie z przeszłości, że one tego dylematu nie miały, bo one były w rodzie. To jest ta zmiana, która się dzisiaj pojawia. My dalej jesteśmy w rodzie, ale fizycznie jesteśmy rozdzieleni. Tak, fizycznie jesteśmy rozdzieleni. I coś, co jest też bardzo ważnego dzisiaj dla nas, kobiet właśnie w tym wieku, 50+, 60+, umiejętność akceptowania czasu, który mija. Wiadomo było, że jestem teraz w tym momencie mojego życia i przynależą do mnie takie, a nie inne prace, obowiązki, czy też przywileje. I babcia, która już pomogła przy wnukach, przechodziła w taki etap życia, gdzie do jej przywilejów, powiedziałabym, należała troska o ten wymiar taki duchowy. To ona się modliła intencji rodziny, ona powierzała siłom boskim rodziny, prosiła o opiekę i tak dalej. Wchodziła w ten taki bardziej boski wymiar, przestrzeń, prawda? Która bardziej w sferę duchową już się wgłębiała. To te starsze kobiety żegnały zmarłych, płacząc przy nich, śpiewając przy nich. Były, prawda? Były obecne, bo one już nie tylko miały tą wiedzę przetransformowaną, ale tą bytową, tą praktyczną, ale niosły w sobie już coś głębiej, coś więcej i potrafiły to sobą przejawiać. I nie walczyły z upływającym czasem, bo wiedziały, że to jest piękny moment, piękny okres w ich życiu, właśnie stan bycia. Nie musiały już nic robić, nie musiały już nawet nic mówić. Najważniejsze, że były. Po prostu były. I w finale życia poprosiłabym o następne zdjęcie. Czuły się spełnione. Spełnione jako matki, spełnione jako gospodynie, spełnione jako babcie. Spełnienie w rodzinie. To im wystarczało. To im dawało radość, to im dawało satysfakcję. Ale mówimy cały czas o tym modelu tradycyjnym, patriarchalnym, który jeszcze jakoś się do nas, prawda, dotrwał. Jakoś tam jeszcze te echa, przynajmniej w moim pokoleniu, były bardzo, bardzo widoczne. Czy dzisiaj, pytanie, o czym już też mówiłyśmy, prawda, czy dzisiaj kobiecie wystarczy spełnienie w rodzinie, czy nie? No właśnie, mamy wiele możliwości i zobaczmy na filmie, jak my dzisiaj możemy spełniać się w różnych wymiarach, w różnych aspektach naszej kreacji. Ale co do tego jest potrzebne? Poprosimy o film. Moja droga w stronę etnografii była w sumie zawiła
i kręta, i niejednoznaczna, i nie taka prosta, jakby się mogło wydawać. Ponieważ kończąc liceum w Rabce Zdroju, zastanawiałam się nad studiami. Jaki kierunek wybrać, żeby w przyszłości robić to, co chcę i co będzie sprawiało przyjemność, a jednocześnie umożliwiało spokojne życie. Wybrałam socjologię, ponieważ miałam w rodzinie osobę, która imponowała mi swoją ogromną wiedzą o świecie, a która właśnie będąc socjolożką, no, epatowała jakby tą naukowością i taką wiedzą, która bardzo mi imponowała. I rzeczywiście ten kierunek okazał się być szczęśliwy, ale okazało się to trochę za mało. W pewnym momencie, gdy zapisałam się na kurs przewodnika Beskidzkiego, poznałam dr Ulę Janicką-Krzywdę. I wówczas, słuchając jej wykładów z etnografii dla właśnie przyszłych przewodników, postanowiłam rozpocząć drugie studia, równolegle. Przez parę lat studiowałam socjologię i etnologię jako drugi kierunek, później jeszcze muzealnictwo podyplomowe, a na końcu rozpoczęłam studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim, które udało się ukończyć kilka lat temu. Syn ma 9 lat, a córka 1 rok i obydwoje wymagają ogromnego zaangażowania ze strony rodziców, każdy na innym zupełnie etapie, a zwłaszcza teraz w okresie pandemii jest to tym bardziej, prawda, wzmożone, wszyscy to doskonale wiemy. W związku z tym, gdyby nie wyrozumiała teściowa, bardzo pomocna i zawsze przychylna, no i gdyby nie mąż, który również wspiera mnie we wszystkich działaniach, w zasadzie byłoby to niemożliwe. To dzięki im mogę poświęcić się, czy to pracy naukowej, czy pisaniu kolejnego projektu, czy rozliczaniu kolejnego projektu, czy wreszcie jego realizacji gdzieś tam w terenie. Praca etnografa wymaga wyjazdów. I w teren, i do archiwów. Nie wiadomo, co zajmuje więcej czasu. Jedno i drugie jest bardzo pracochłonne, a opracowywanie zdobytych materiałów wymaga dodatkowo jeszcze skupienia, ciszy, spokoju, co przy dwójce dzieci czasem jest bardzo trudne do osiągnięcia. Dlatego tylko dzięki nim mogę realizować się zawodowo i bardzo im za to dziękuję. Najnowszym naszym pomysłem jest zorganizowanie pod Babią Górą w Zawoi konferencji zatytułowanej Kobiety Babiej Góry Beskidów Karpat. To jest temat, który jeszcze nie był opracowywany naukowo. Temat, który chodził po głowie nie tylko mi, ale także Katarzynie Słaboszpalacz, z którą współpracuję od paru lat. I to w sumie pod jej wpływem, czy pod wpływem rozmów z nią na ten temat, pojawił się pomysł, aby ruszyć temat, wydawałoby się, trudny i jednocześnie taki, no może nawet kontrowersyjny. Ale stwierdziłyśmy, że Babia Góra też jest kobietą, w związku z tym najbliższe dwie sesje naukowe mamy w planie poświęcić właśnie temu zagadnieniu. Chcemy mówić o roli kobiety w historii, w tradycji, w kulturze regionu. Chcemy mówić o feminizmie na wsi, również współczesnym, nie tylko tym, prawda, z przeszłości. Chcemy mówić o zmianie roli kobiet w okresie PRL-u i współcześnie, a także o różnych innych tematach, ponieważ okazuje się, że zaczynając od słowa kobieta, mamy szereg wątków łączących się, które pięknie pokazują historię tego regionu od tej innej, mam nadzieję, piękniejszej strony. Kasia do nas zagościła, etnograf, naukowiec, więc rola nowa, w którą, no, czy taka nowa. Dzisiaj kobiety się realizują. Powiedzieliśmy Państwu też na początku, że dawniej w tej tradycyjnej kulturze kobieta mogła się realizować w domu. Tak. Jako gospodyni, jako matka, jako żona. Dzisiaj kobiety mają mnóstwo możliwości realizowania się poza jeszcze tymi rolami, co, tak jak Basiu powiedziałaś, jedno drugiego nie wyklucza. Nie wyklucza. Nie. Można spełniać tych ról bardzo wiele. Można tkać nić zarówno tak. W domu, jak i poza tak. Domem. Tak. Dzisiaj możemy łączyć wiele naszych aktywności. Możemy być spełnionymi matkami, żonami, gospodyniami i spełnionymi przy tym zawodowo. Cudnie, jeżeli możemy, bo są blisko przy nas kobiety, babcie,
korzystać z ich wsparcia, z ich pomocy, o czym właśnie Kasia wspomina, że trudno by jej było realizować się jako naukowiec, gdyby nie pomoc teściowej, tak? Nie pomoc babci, ale mówi jeszcze o czymś bardzo ważnym i nie pomoc męża. I to jest właśnie coś bardzo ważnego na dzisiaj. Te schematy, te wzorce z tym podziałem na męskie li tylko i żeńskie li tylko odchodzą. Żyjemy w zupełnie innym czasie, w zupełnie innych realiach. Jak popatrzymy na dzieje człowieka, żyliśmy nasi, nie wiem, jak dalecy przodkowie w matriarchacie, we wspólnocie. Potem pojawił się, tam byliśmy pod tytułem my. Potem pojawił się patriarchat, czyli to wyeksponowanie ja. A co jest dzisiaj? A dzisiaj jest połączenie tego pierwiastka żeńskiego z tym pierwiastkiem męskim w nas i w naszych związkach partnerskich. Już nie ma problemu, żeby mężczyzna zajął się dzieckiem, żeby mężczyzna ugotował, żeby mężczyzna przewinął pieluchę, posprzątał, ugotował obiad, żeby kobieta mogła być tak aktywna zawodowo. I w drugą stronę jest równo, dochodzimy do takiego rozwiązania równoważności. I to jest najpiękniejszy chyba model, bo wtedy możemy spełniać się w każdej przestrzeni i jako kobiety matki, i jako kobiety aktywne kreatorki, które tak jak powiedziałaś, wszędą nić. Widzimy tutaj piękny obraz świętej rodziny, Maria, wszędzie nić losu. Tak, my możemy dzisiaj prząść tą nić naszego losu. Już nie mamy takich determinantów, jak dotyczyły właśnie kobiet w tradycyjnej kulturze ludowej, od której wyszłyśmy. Mówiłam Państwu, że osoba zupełnie niezwykła. Dziękuję. Kasiu, bardzo dziękujemy. Barbara Rosiek z Muzeum Miejskiego w Żywcu, etnograf również. Również, tak. Naukowiec, który mnóstwo swojego życia naukowego, badawczego poświęciła i poświęca kobietom, więc bardzo serdecznie dziękuję Ci, Basiu, za mnóstwo też wiedzy i mnóstwo rzeczy, na które umykają gdzieś po prostu też o tej wielopokoleniowości, o której mówiłaś, o tych rolach kobiecych, które gdzieś mi też umknęły, które dbają o ziemię, które z niej czerpią siłę. Jej też tą siłę oddają. Drodzy Państwo, natomiast nam pozostaje życzyć zarówno kobietom, jak i mężczyznom, bo tak, skoro ktoś ten świat tak wymyślił, że jedni i drudzy są potrzebni i wprowadzają harmonię tak, na świecie, to wszystkim tak Państwu ważni, tak. Tak, jesteście tak samo ważni, jesteście tak samo cudowni, niezależnie od swojej płci, od swojego temperamentu, od swojego charakteru, od tego, jakie macie plany, jakie marzenia, którego pierwiastka macie w sobie więcej. Na ten moment, czy męskiego, czy żeńskiego. Życzymy Państwu spełnienia się w roli, którą sami sobie Państwo wymyślacie. Uprzędziecie. Dla siebie. Tak, prządźcie swoją nić. Tak. Kreujcie swój świat tak, jak chcecie. Najważniejsze, żeby czuć się w życiu spełnionym. Życie zdarza się raz, życie jest jedno i warto je przeżyć według swojego pomysłu. Warto go przeżyć z drugim człowiekiem we wspólnocie, niekoniecznie w małżeństwie, bo też o tym dzisiaj, drodzy Państwo, rozmawialiśmy i tak na podsumowanie. Już dzisiaj nie musimy zawierać małżeństwa, dzisiaj nie musimy być ojcami, matkami z różnych powodów, po to, żeby być spełnionym. Więc my Państwu, myślę, Basiu, dziękujemy. Ja w obu, dziękuję bardzo w imieniu też nas za obu, dziękujemy za i życzymy Państwu, zapraszamy zawsze. Mamy nadzieję, że to webinarium to będzie taki wstęp do różnych tematów i może właśnie tak się będziemy też z Państwem spotykać. Zapraszamy na Babiogórską Jesień, na różne rzeczy, które się będą działy przede wszystkim w sieci. No i życzymy Państwu jeszcze raz spełnienia życiowego, mnóstwo tak, uśmiechu. Radości. Kreujcie swój świat radośnie, szczęśliwie, pełni kolorów. I żebyście byli świadomi każdego etapu, w którym teraz jesteśmy. I jesteśmy. Tak. Serdecznie dziękujemy dziękuję za uwagę. Dziękujemy.
Do zobaczenia. Do zobaczenia. Смотрю в кино, вау, на сад долину, Жизнь свинкует и упасит.